Dwa sztandarowe suwalskie kluby sportowe hojną ręką wsparł samorząd wojewódzki. 2 miliony złotych. Taką wartość ma porozumienie spisane ze Ślepskiem Malow Suwałki i kolejne 100 tysięcy złotych na potrzeby SKB Litpol Malow. Szanowni Państwo, to już jest 6 milionów złotych prawie, które przekazaliśmy z budżetu województwa podlaskiego, jeśli chodzi o Ślepsk Malow Suwałki. Dlatego gratuluję. Myślę, że mogę to, znaczy nawet powiem tak, w taki sposób, że z przekonaniem to powiem. Jesteśmy ze Ślepskiem Malow Suwałki. Na dobre i na złe. Bo wszyscy lubią grzać się we fleszach, jak są medale, jak są dobre osiągnięcia, a w sytuacji, kiedy jest kryzys, to wtedy poznaje się, jak ktoś mówi, te polskie przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Przekazane środki przyczynią się do sfinansowania 220 treningów siatkarzy, organizacji ponad 30 meczów, zapewnienia opieki medycznej nad zawodnikami oraz na sparingi. Ślepsk, choć posiada wielu sponsorów, to koszty utrzymania drużyny w plus lidze są olbrzymie. SKB Litpol Malow to prawdziwa perła suwalskiego sportu. Licząca blisko 5 dekad historia badmintona rozpoczęła się bardzo dynamicznie wypełniać sukcesami na przełomie lat 80. i 90. minionego stulecia. Do klubu ściągnięto legendarnego trenera, Jerzego Szulińskiego, który poprowadził drużynę wręcz ojcowską ręką. Na początku lat 90. przyszły pierwsze poważne zwycięstwa. A w 94. już weszliśmy do Ekstraligi badmintonowej i od tego czasu zdobyliśmy tych tytułów 19. Klub ma olbrzymi dorobek. Znaczące sukcesy, jak na stosunkowo młodą organizację, ma także Ślepsk Malow Suwałki. Suwałki słyną zarówno z siatkówki, jak i z badmintonu. Nie wyobrażam sobie Suwałk bez tych dwóch dyscyplin sportowych. Oba kluby mają też niezwykły wkład w promocję nie tylko miasta, ale całego województwa podlaskiego. Za docenienie tych dwóch klubów dziękowali działacze, ale też prezydent Suwałk. Od kilku lat doświadczamy wspaniałego wsparcia ze strony władz województwa podlaskiego. Ja funkcjonuję jako prezydent już stosunkowo długo, bo do roku 2010. I nie pamiętam, powtórzę to po raz kolejny, nie pamiętam ze strony władz województwa podlaskiego takiego wsparcia, jakie ma miejsce w ostatnich kilku latach. Dziękuję panie marszałku, bo to twoja zasługa. Nie ulega wątpliwości. Gdyby nie twoja osoba, to prawdopodobnie no, byśmy dzisiaj tego piątego wspólnika w spółce Ślepsk Malow Suwałki nie mieli, chociaż formalnie nie jesteście w spółce i tutaj sponsora, drugiego sponsora SKB Litpol Malow by nie miał. Nie ulega wątpliwości, że to są olbrzymie środki finansowe i dziękujemy bardzo serdecznie za takie wsparcie i pomoc. Cieszymy się niezmiernie, że dostrzegacie nasze potrzeby i to, co w Suwałkach tutaj czynimy dla sportu podlaskiego, nie tylko suwalskiego. O wsparcie suwalskich sportowców z sukcesem zabiegał radny Paweł Wnukowski, który jest orędownikiem suwalskiego środowiska sportowego. My jako samorząd województwa podlaskiego bardzo się cieszę, że wspieramy działania sportowe. Ja tutaj jako radny z tego terenu cieszę się niezmiernie, że mogę być takim łącznikiem pomiędzy właśnie tymi problemami naszego okręgu, żebyśmy mogli je tutaj wspólnie w Białymstoku, rozwiązywać. Dziękuję dla pana marszałka za tą przychylność w tych uwagach, w tych potrzebach i za te środki, które tutaj płyną. Mówiliśmy tutaj dziś o dwóch drużynach, o Ślepsk Malow Suwałki, o suwalskim klubie Babingtona, ale przecież jest też klub Wigierski, klub piłkarski, który też wspieramy, który też jest wizytówką Suwałki. Też się cieszymy z tego, że możemy ten klub też wspierać, a więc tutaj te działania sportowe są nam niezwykle bliskie i chcemy w nich na co dzień uczestniczyć. I tak jak pan marszałek powiedział, te środki finansowe mam nadzieję, że będą co roku tylko zwiększane, a nie zmniejszane, bo my to dostrzegamy waszą codzienną pracę, postawę i to jak walczycie o te sukcesy, o tą promocję,
promocją dla Suwałk, dla naszego województwa podlaskiego, z czego my niezwykle jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to. Dziękuję także sponsorom za to, że tutaj też wspieracie te kluby sportowe, bo bez Was po prostu tych sukcesów by nie było. Wspomnianych sponsorów podczas spotkania reprezentował Henryk Owsiejew, właściciel firmy Malow, sponsora tytularnego obu klubów. Suwalski przedsiębiorca z kilkudziesięcioletnim stażem sponsorowania SKB i kilkuletnim doświadczeniem znaczącego wspierania siatkarzy doskonale wie, ile kosztuje sport. Dlatego bardzo wysoko ocenił hojność zarządu województwa podlaskiego. Jest pan najbardziej szczodrym marszałkiem w historii województwa suwalskiego. Drodzy sportowcy, województwo suwalskie też kiedyś było. Wsparcie przekazane przez podlaski samorząd w znaczącym stopniu pomoże obu klubom w bieżącej działalności.